21 kwietnia 2016 roku. Krótka przedmowa do 8 odcinków filmu nakręconego rok wcześniej, w 2015 roku, z Antoniem Szczałą. Mówi Beata Andrejas. Na tych filmach też Państwo niewiele, ale mnie słyszycie. Ale przede wszystkim pana Antoni Szczała, to jest starszy pan pod pseudonimem Antoni Szczała. To są pierwsze z nim filmy w ogóle, które w internecie zaistniały na tle. Właściwie słuchowisko, filmy to są za dużo powiedziane, ponieważ widzicie Państwo tylko obraz Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem z 1410 roku. A tych 8 filmów zostanie połączonych w całość. Po tej przedmowie zapraszam do oglądania. I co jest w tych filmach ciekawego? Mianowicie na pierwszym już odcinku zauważycie Państwo, że fragment tego słuchowiska zniknął. Ja opisałam to na blogu na Neon24, który także zniknął. Co na tych kilku sekundach tam było, kilkunastu sekundach było, właśnie na tym blogu opisałam, no ale ponieważ to zniknęło i cały mój blog zniknął, to być może jeszcze uda się odtworzyć, ale najważniejsze tematy, w których Antoni Szczała Państwu tłumaczy różnicę między konstytucją majową, przedrozbiorową, czyli, a konstytucją kwietniową z 1935 roku, która nadal obowiązuje, po której podpisaniu Piłsudski zmarł, praktycznie no zaraz, niespełna miesiąc, złożył tam osobiście podpis. Trzy apele do wtedy elektora Andrzeja Dudy, które Antoni Szczała formułuje w ten sposób, apel do elekta Andrzeja Dudy. I restytucja monarchii i ciągłości z drugą RP. Żołnierze niezłomni to jest ostatni odcinek. I brak traktatu pokojowego 70 lat po II wojnie światowej. Wtedy to było 70, a teraz już jest 71, bo mam 2016. A najważniejsze, co mogłabym podsumować w tej przedmowie do tych filmów, prawie 2 godziny, które połączę razem, to jest przywrócenie monarchii w Polsce jest legalne. Dobrze. Zapraszam teraz pana. No właśnie, teraz tak, co my tutaj chcemy pokazać, co ja chcę powiedzieć, czyli tutaj pani Andrejas powiedziała, my jesteśmy tutaj, o, jakbyś się mogła trochę cofnąć, ja się cofnę. W bardzo ładnym miejscu, tutaj mamy taki wodospad. Wybraliśmy akurat to miejsce na takie wyjątkowe piękno, bo tutaj pani Andrzeja za chwilę przekręci trochę kamerę w tamtą stronę, jakbyś mogła przekręcić tego, żeby zobaczyć ten piękny widok. I o co tutaj głównie chodzi, jeżeli chodzi o ten temat? Owszem, mamy tutaj ładne takie widoki. Park Wschodni we Wrocławiu. Tak jest, ale jest to bardzo tutaj, no w takiej scenarii chcemy kręcić takie filmy, żeby one jakby no zwracały nam uwagę na wagę tematu. Więc żeby trochę przyciągnęły publiczność, ponieważ no te tematy są objęte klątwą. Dokładnie to się nazywa, to jest klątwa na temacie drugiej RP. Ja w zeszłym roku nie znałem tego tematu. Ale pies pogrzebany polega na tym, że jak poznałem, no to dopiero znałem te wszystkie szczegóły. Że to jest temat objęty klątwą, ale pytanie, dlaczego jest objęty klątwą? Klątwą jest dlatego objęty, ponieważ jest to skutek formalno-prawny i finansowy. Czyli jeżeli ktoś by zaczął mówić tutaj albo promować drugą RP, publicznie nawet, to wiecie, co by się stało? Wyszło na jaw, że wszyscy są na nielegalu, czyli te oficjalne władze, a więc one po prostu byłyby na nielegalu. Mało tego, jeszcze jest skutek finansowy, bo związane to jest z odszkodowaniami. Przecież dużo się mówi o złocie pociągu wałbrzyskim, a tak naprawdę nie mówi się o złocie RP. No to tyle gwoli wstępu. Dziękuję.
rozmawiamy o ciągłości z drugą Rzeczpospolitą. Tak. Oddaję panu głos. Mam apel do prezydenta elekta Dudy o przywrócenie ciągłości II RP, ponieważ III Rzeczpospolita ma ciągłość prawną z PRL-em. Przy czym należy małą uwagę tu wnieść, że PRL jest od 52 roku do 92 roku była RP i wtedy był prezydent Bierut. I sprostowanie, Bierut jest prezydentem RP, a nie PRL-u. Czyli III Rzeczpospolita albo nawiązuje do PRL-u, albo nawiązuje do RP bierutowskiej. Czyli, jak już Wałęsa, prawda, został prezydentem RP i składał na konstytucję PRL-owską przerobioną na RP. Jest bardzo czyniono trzy pozory ciągłości z drugą sposobą. Pierwsza sprawa. Przyjechał do Polski prezydent Kaczorowski, i była wielka uroczystość na zamku i przekazał insygnia. Przekazanie insygni nie jest aktem prawnym, tylko to było pozorowanie z drugą RP. Żeby to było prawidłowo, to prezydent Kaczorowski powinien zgodnie z konstytucją z 1935 roku sporządzić akt prawny przekazania władzy, czego pan Kaczorowski nie zrobił. Co prawda pan Kaczorowski zgodnie z konstytucją 1935 roku z artykułem 79 wydał dekret polegający na tym, że przekazuje insygnię i zakończa działalność władz RP na uchodźstwie. Pisząc ten dekret złamał konstytucję z 1935 roku, bo zgodnie z tą konstytucją w czasie wojny cała władza ustawodawcza przechodziła na prezydenta z jednym wyjątkiem, że nie mógł naruszyć konstytucji z 1935 roku. A zatem, jeżeli zakończy działalność II RP, to co z tą konstytucją? Bo zgodnie z artykułem konstytucji z 1935 roku może być zmieniona lub uchylona na podstawie artykułu 80. Prezydent może być inicjatorem w tej zmianie, natomiast zmiany nie może dokonać. Zmiany to może dokonać parlament. Prawda. Więc powstał paradoks prawny. Koniec działalności II RP, a dalej konstytucja z 1935 roku obowiązuje. Dlaczego? To jest tak ważny akt prawny, że ją trzeba formalnie uchylić. I też musimy sobie zdać sprawę, co się działo po wojnie ze sprawą konstytucji. Więc PKWN podczepi się pod konstytucję z 21 roku. A konstytucja z 35 roku powiedział, że ona jest faszystowska i nielegalna. I Bierut do 1947 roku był przewodniczącym KRN. W 1947 roku został prezydent RP na jakiej zasadzie? Bo PKWN powstał w 1944 roku, później było referendum konstytucyjne, prawda, referendum trzy razy tak w 1946 roku i w 1947 roku zebrał się ten Sejm Ustawodawczy, prawda? I na tym Sejmie Ustawodawczym to było w 1947 roku uchwalono małą konstytucję w 1947 roku, o której mało kto wie. Natomiast taki jest mały szczegół, że Bierut został w zasadzie prezydenta RP nie w zasadzie konstytucji 1937 roku, tylko na zasadzie konstytucji jeden dzień wcześniej na podstawie konstytucji 1921 roku. Taki stan prawny był wtedy, prawda, nie? I konstytucja z 1947 roku nie uchyla konstytucji z 1935 roku.
Po tej konstytucji następuje konstytucja z 1952 roku, zmieniono nazwę Polska, skasowano urząd prezydencki, powołano Radę Państwa, prawda? I ta konstytucja też nie uchyla konstytucji 1935 roku. Tak. Później idzie, zaraz potem idzie tak. Idzie mała wałęsowska konstytucja 1992 roku, nie uchyla. I obecna konstytucja z 1997 roku. I ona pod względem prawnym jest kontrowersyjna. Dlaczego? Bo było referendum konstytucyjne i nie został spełniony warunek, żeby referendum jakiekolwiek było ważne, musi brać udział 50% plus 1. Ten warunek referendum konstytucji w stosunku do konstytucji 1997 roku nie został spełniony. Czyli możemy powiedzieć, że naród tej konstytucji 1997 roku nie poparł. Taka była sytuacja, prawda? Tak. Teraz musimy się zastanowić tak. Więc pan Kaczorowski przekazał insygnia, była uroczysta na zamku, przekazał insygnia. Naród nie wie, no przekazał insygnia, to jakaś ciągła druga RP i tak dalej. Nie? Ale to był pozór, ponieważ pan Kaczorowski nie napisał aktu przekazania suwerennej władzy, tak. Drugi pozór ciągłości z drugą RP polegał na tym, że jak równolegle, jak była konstytucja, gdzie przewodniczący był Kwaśniewski, tak się będzie, to był równolegle ten projekt obywatelski, Solidarności, tej drugiej Solidarności. I oni chcieli zrobić w tym projekcie zapis ciągłości drugiej RP, czyli pominąć konstytucję 1935 roku i preambulę, jakiś tam zapis zrobić, że jest ciągłość drugiej RP. Prawda. No ta konstytucja niestety nie wyszła, bo uchwalono tą konstytucję Kwaśniewskiego 1997 roku. Czyli to był drugi pozór, że przez zapisy, prawda, w nowej konstytucji miała być ciągłość RP. To był drugi pozór. To była sprawa w 97 roku. Później były wybory w 97 roku, to był Sejm, że tam rządziła lewica SLD z PSL-em. W 98 roku przyszły nowe wybory i ta pseudoprawica powróciła do władzy, to wtedy był ten obóz. I problemem ciągłości z drugą RP zajął się Senat. I była uchwała Senatu o ciągłości drugą RP polegającym na tym, że w tej uchwale napisano, że konstytucja z 1935 roku nie jest skutecznie uchylona, bo tamte były komunistyczne, były nielegalne i tak dalej, więc mianowicie ta konstytucja z 1935 roku jest nieuchylona. No i zaczęli tłumaczyć, na czym ta cała ciągłość ma polegać. Ja między czytałem taki komentarz Rzeczpospolitej, że ciągłość ma obowiązywać tylko w prawie wewnętrznym, bo w prawie międzynarodowym dalej ma obowiązywać przepisy PRL. Dlaczego? Bo było zobowiązanie międzynarodowe. Więc niby wewnątrz jakaś ciągłość druga RP ma by obowiązywać w prawie międzynarodowym dalej PRL po zmienioną nazwę RP. I to były trzy problemy ciągłości, czyli naród został oszukany, ponieważ tworzono trzy pozory ciągłością z drugą RP. Tak. No trzeba powiedzieć, że nadal ta konstytucja z 1935 roku obowiązuje, tak, była uchwała Senatu, Sejm w ogóle tym problemem się nie zajął. Sejm się tym problemem. No bo to Sejm bolszewicki jest. Nie, ale to były już lata 98. Ale on dalej jest bolszewicki. Trzeciej RP, prawda, nie. No i w tej chwili, jeżeli prezydent Elek Duda chciał robić porządek prawny, bo jest prawnikiem, to powinien nawiązać do konstytucji 1935 roku, żeby te wszystkie... Bo w tej chwili w Polsce jest chaos prawny, no bo konstytucja 97 referendum jest, naród jej nie poparł, jest kompletny chaos prawny. Tak jest. Może zatrzymajmy się w tej chwili i za chwilę zrobimy nową część. No dobrze. Dziękuję. Jeżeli chodzi o restytucję monarchii, to wszyscy mówią, że to jest niemożliwe i tak dalej. Ja odpowiem proszę, że ustrój prezydencji jest przywrócenie monarchii. Bo ustrój prezydenta polega na tym, że prezydent ma dużą władzę w ręku. I ustrój prezydencki to innymi słowem jest przywrócenie monarchii. Krótko.
Bo dlaczego? Dlaczego? Bo skąd się wziął w ogóle w Europie ustrój prezydencki? To się sprawa wzięła po upadku Napoleona III. Bo po upadku Napoleona III, to jak Prusacy, prawda, wtedy pokonali Francję, to była ta klęska sedańska, to był 1870-71, tam była komuna w Paryżu, prawda? Prusacy weszli do Paryża, prawda? Prusacy weszli do Paryża i utworzył się rząd tymczasowy, bo Napoleon III został zdetronizowany i pojechał do Anglii i było taki fakt. I mieli przywrócić władzę Bourbonów do tronu. I tu się zaczął sam problem. Że ten z Bourbonów następca, bo oni przecież wszyscy tam nie byli mordowani, bo Ludwik XVI był mordowany, ale było jedno dwóch braci. Że Ludwik XVIII i Karol X. Prawda? A to trochę wcześniej było, nie? Ja cię po kolei opowiem, jak to panu. I mieli wrócić w Bourbony z powrotem na tron francuski. Ale ten Bourbon postawił warunek, że nie chce trójkolorowych stanów. Od trójkolorowych stanów sprawa się rozpadła. Bo nie chciał przyjąć tronu francuskiego z tym warunkiem, żeby wycofano, bo chciał wprowadzić stary sztandar bourboński. Więc miały tego nie te lilie bourbońskie, prawda, nie? To zostało. I oto się rozeszła sprawa. I ponieważ nie przyjął tronu ten Bourbon, to przed pięciem było takie nie wiadomo co i w to miejsce króla ustanowiono prezydenta. Przecież prezydent jest głową państwa, czyli prezydent jest zastępczy król. Czy to jest król? Musi być jakaś głowa państwa, bo głowa państwa to jest to samo. Ale w 12 państwach w Europie jest monarchia, ustrój monarchii. Nie. I jak pan to nie jest monarchia, właśnie jeszcze raz powiem, że monarchia jest wtedy, kiedy ten władca ma faktyczną władzę, a ponieważ tych królowie tam nie mają nic do kalendarza, to nie są żadne monarchie, bo trzeba zrozumieć słowo monarchii, ludzie nie rozumieją słowa monarchii. Dlatego w negatywnym sensie to monarchią był Hitler, monarchią była głowa jedna. W negatywnym, ale to był monarch. Rządy jednostki. Rządy jednostki oznaczają monarchię. Prawdopodobnie to, co wyprawia Bronisław Komorowski Welszczynukowicz, jest także rodzajem monarchii. Tylko zaraz. Jeżeli była krytyka ustrojów, co pisał Cyceron, monarchia, oligarchia i demokracja. To jeżeli monarchia była krytykowana, to nie ze względu na wodę, tylko sposób sprawowania jej. Tak. Sposób. I ona była krytyka, jeżeli ten monarcha, że nie jest istoty monarchii, istota monarchii nigdy nie była podważana. Natomiast ona była krytykowana z punktu widzenia sposobu sprawowania, a to są dwie rzeczy różne. Totalitarne i takie... Bo jeżeli monarcha jest... Absolutna monarchia. Może być absolutna, nie będzie ona absolutna. Są krytykowane, nie. Może być absolutna, ale ten monarcha na przykład wypowiada prawo moralne. Jeżeli ten monarcha jest absolutny, ale zgodzi z prawem moralnym, to jest w porządku. To istota nie absolutny czy absolutny, tylko w jaki sposób on sprawuje władzę. Czy on jest dla tego narodu tyranem, czy ojcem. Ale on może być ojcem narodu w sensie absolutnym, jeżeli on szanuje ten naród. Bo w zasadzie, bo na początku przecież skąd wychodzi ustawodawca, że król jest ustawodawcą. No weźmy od Kazimierza Wielkiego. Przecież statuty, król stanowi prawo, władca stanowi, nawet Imperium Rzymskie. Dlaczego prawo rzymskie jest? A kto stanowi prawo rzymskie? Jeżeli na przykład kodeks Justyniana, który był Bizancjum, przecież władca stanowi prawo, tylko ten władca stanowi ma prawo zgodnie z prawem boskim. Jeżeli on łamie te prawo boskie, to jest tyranem. Prawda? Ale jeżeli on stanowi prawo dla narodu, bo słuchaj, z drugiej strony trzeba możemy czuć, co jest król. Jeżeli jest mądry król, to on ma te państwo. To on powinien być, bo to jest jego chaziaństwo. To przecież on by dbał, żeby tego państwo
Były silne i mocne. Tak, tak. Prawda. A jak pan widzi rolę Watykanu w restytucji monarchii w Polsce? Nie trzeba restytucji monarchii, bo tam jest ustrój prezydencji. To jest... Nie, w Polsce. Nie, więc jeżeli w Polsce prowadzono ustrój prezydencki, bo właśnie konstytucja 1935 roku to jest ustrój prezydencki, tak możemy powiedzieć, no to co sobie restytuować? No co? Bo ustrój prezydencki na tym polega, że ten prezydent ma, jeszcze raz tłumaczę, że pojęcie monarchii, my mamy wypaczone pojęcie monarchii, to nie musi być król. Tylko to my, że władca, który faktycznie sprawuje rząd, to jest monarchia, a nie król. Bo król hiszpański nie ma nic do gadania, więc to nie jest monarchia, tylko to jest republika, bo lewica przecież w Hiszpanii, co w Hiszpanii się wyprawia. To jest tylko pokrywka, ale chodzi o to, żeby odkryć prawdę. Ale jednak na przykład królowa brytyjska cieszy się wielkim poszanowaniem na całym świecie. Zgadzam się. A jak pan widzi, bo kiedyś polski król był jednym z najpotężniejszych władców w Europie, jeżeli nie największym władcą. Dobra, i właśnie ty ci spójrzmy na ten temat. Król był odzierany z władzy i mądre pytanie, że zadał. Bo dlaczego doszło do rozbioru Polski? Do rozbioru Polski doszło, bo władza centralna była osłabiona. Myśmy w historii Polski popełnili jeden fatalny, odstąpienie od dynastii Piastów. I to był pierwszy. Za dużą cenę, żeby zapłacili za Unię. Unia tak, a nie kosztem dynastii. I to był pierwszy film, bo momentalnie, kiedy odsunięto Piastów od tronu, osłabła wasza królewska. Bo co zrobił? Bo po Kazimierzu Wielkim następcą był Ludwik Węgierski. Przecież faktycznym ojcem zwycięstwa bitwy pod Grunwaldem, co tu mamy, to nie jest Jagiełło, tylko Kazimierz Wielki. Bo Kazimierz Wielki przygotował Polskę do obrony. Pobudował zamki, uzbroił rycerstwo, zastał Polskę drewnianą, no zastał... Czyli całego... jest bitwa pod Grunwaldem, to jest zwycięstwo Kazimierza Wielkiego. Natomiast Jagiełło, który był faktycznym dowódcą, on to wszystko przekręcił. Bo on się, jak on się czuł, jak bronił interesów litewskich, nie polskich. I to było. Ale ja muszę się cofnąć do Ludwika Węgierskiego. Bo po Kazimierzu Wielkim następcą był Ludwik Węgierski. To zróbmy następną część o królach. Bo tutaj, rozkręciłeś. Tak, ja dziękuję bardzo, bo ja też pokładam wielką nadzieję w powrocie dynastii Piastów na tron w Polsce. Witamy państwa jeszcze raz. Pan Antoni kontynuuje temat. Tak. Teraz parę słów na temat ważności konstytucji z 1935 roku. Gdyby nie konstytucja z 1935 roku, to w 1939 roku by nastąpiła kasata państwa polskiego, tak jak było po trzecim zaborze. Bo po trzecim zaborze, zaraz, po trzecim rozbiorze, a nie zaborze. To trzeba to wykazać. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Stanisław August Poniatowski abdykował i przekazał insygnia koronacyjne Katarzynie II. Czyli w pewnym sensie Rosja może mieć jakieś roszczenia prawne do Polski. I tak się stało. I nastąpiła w ogóle, Polska przestała istnieć na mapie, przestało istnieć Polska jako państwo polskie. Muszę tu małe sprostowanie zrobić, że w 1939 roku to nie był czwarty rozbiór Polski, tylko piąty rozbiór Polski, bo się zapomina, że tym pewnym rodzajem państwem było Księstwo Warszawskie. I podział Księstwa Warszawskiego to był czwarty rozbiór Polski, czyli w 1939 roku mamy piąty rozbiór Polski. Tak. Piłsudski przewidywał, że może nastąpić stan wojny, dlatego w Konstytucji 1935 roku były przekazane artykuły wojenne, żeby w razie wojny, będę główną tą reformą w czasie wojny, że w czasie wojny nie może funkcjonować parlament i władza ustawodawcza została przesunięta na prezydenta, to jak tu powiedziałem poprzednio, to jest artykuł 79 Konstytucji, czyli
pełnym ustawodawstwa był prezydent, z wyjątkiem, że nie mógł naruszyć ani zmienić konstytucji, prawda, z 1935 roku, prawda. I dlatego prezydent Mościcki, będąc, prawda, przyjeżdżając na teren, uchodząc z kraju, przyjeżdżając na teren Rumunii, miał w zasadzie, była taka umowa z Francją, że prezydent i rząd ma tranzytem przejechać przez Rumunię i stanąć w Paryżu, żeby kontynuować ciągłość RP. Nastąpił zamach stanu w Rumunii i w ramach tego zamachu stanu brały trzy osoby udział. To był uciekający z Polski ambasador francusko Noel, generał Sikorski, i oni się spotkali w polskim poselstwie w rumuńskim, i tym gospodarzem był Rodger Raczyński, bodajże brat tego Edwarda Raczyńskiego, prawda? I to dokonano spisku. Porozumieli się z Francją i nastąpiło internowania polskich władz w Rumunii. To nie tyle spowodowali Niemcy czy bolszewicy, ale głównie przyczyniła się do tego Francja. Dlaczego? Bo jeżeli Mościcki i Rycznik by stanęli we Francji, to rząd francuski musiał się tłumaczyć, że nie udzielił pomocy Polsce w 1939 roku, bo była umowa wojskowa, prawda, z Francją. Francja miała obowiązek Polsce pomóc, czyli Francja Polskę zdradziła, zostawiła ją samotną, prawda, i nie udzieliła. Więc to Francuzom pasowało, żeby te władze internować. To jest bardzo ciekawy wątek właśnie. Internować. I między innymi szczerze tu powiedział, że może oddać prawdę, że są nagrania w gazecie wyborczej, w gazecie wyborczej Michnika. Są nagrania. I wyraźnie, że w tych nagraniu powiedziano, że Francja zdradziła Polskę. I w trzy płyty są nagrania, jak podle się zachowali Francuzi. Bo oficjalnie oni obiecali wolny przyjazd rządowi do Francji, a ci po cichu rozmawiali z Rumunami, żeby internować. I to się stało. No więc w związku, że ponieważ prezydent Mościcki miał ogromną władzę w swoim ręku, mógł wyznaczyć następcę. I pierwszy znaczył tym następcą generała Długoszewskiego, który był w tym czasie ambasadorem Polski we Włoszech przy Kwirdynale. Prawda, nie? Długoszewski pojechał do Francji, ale przeciwko Długoszewskiemu rozkończyła się taka antypropaganda, i to rozkręcił Sikorski, że w wyniku tej antypropagandy, pomówienia, zniesławienia generała Długoszewskiego, Francja uznała, że oni Długoszewskiego jako prezydenta Rzeczpospolitej nie uznają i nie będą z nim rozmawiali. Więc generała Długoszewskiego wobec takiej sytuacji zrezygnował, bo nawet w ambasadzie drugie RP w Paryżu zaczęli drukować tą nominację Bieniawy Długoszewskiego na prezydenta. Zablokowano, prawda, te rozpowszechnianie, prawda? Bieniawa Długoszewski zrezygnował, wysłał informację do Mościckiego. No, poszukiwali, było kilka kandydatów. W końcu nawet do tego stopnia, może, że chyba zostało wysłane in blanco.
bo Sowiety i Niemcy liczyli, że można powtórkę robić to, co się stało w XVIII wieku z Polską, że można zlikwidować i wymazać Polskę z mapy Europy. I tą Polskę, jaką mamy, taką mamy, tak, prawda? To mnie to jest zasługa marszałka Piłsudskiego, prawda? Co by jeszcze do tego dopowiedzieć? Czyli ta konstytucja z 1935 roku ma większe zasługi niż konstytucja trzeciomajowa. Bo konstytucja trzeciomajowa nie uratowała istnienia państwa polskiego, a natomiast dlaczego jest mowa milczenia na temat konstytucji 1935 roku, która uratowała państwo w 1939 roku? To jest bardzo ważne pytanie. Zmowa. Panie prezydencie Duda, niech pan podejmie ten temat ciągłości. I nawet muszę powiedzieć, że pod względem religijnym ona jest bardzo na wysokim poziomie, bo do konstytucji z 1935 roku jest wpisane całe prawo moralne, bo konstytucja z 1935 roku nie ma preambuły, bo ustrój polski ustanowiony jest w pierwszych 10 artykułach tej konstytucji. Czyli te pierwsze 10 artykułów stanowi prawo, bo preambuła pod względem prawnym nie jest obowiązująca, ona może być tylko wykładnia. Ale jeżeli całe prawo moralne wpisuje się do prawa stanowionego, to mamy tak. Chyba lepiej, że jeżeli jest Pan Bóg, nie preambule, bo to kwiatek do kożucza, a Pan Bóg w Konstytucji 1935 roku jest zapisany w artykule 2. I tam jest wyraźnie powiedziane, że prezydent jest odpowiedzialny przed Bogiem i historią. I to za komunę nawet ośmieszali, bo to za odpowiedzialność. Ale chyba lepiej, że te prawo moralne jest stawione. Problem dobra wspólnego, dobra publicznego, całe prawo moralne. Więc Kościół katolicki moim zdaniem też powinien powiedzieć, że tak religijno kosztuje. Dalej. Nawet jeżeli weźmiemy przysięgę prezydencką, to nie można jej wypowiedzieć bez trójosobowego. A dzisiaj miał się konstytucję, albo przyczepimy tego Pana Boga, albo go wyrzucimy. Tak, dopomóż, albo nie dopomóż. To jest kpiny z autorytetu. Więc dlaczego? Bo na temat konstytucji 30 roku robi się wielkie święto i tak dalej. Ale przecież czy to Kościół nie zauważył, że tę konstytucję to układali masoni? No tak, właśnie. Wiecie, to święto narodowe 3 maja. Teraz tak. Szkoły tak się nazywają. Jest, nie jest prawdą, że i konstytucja trzeciomajowa nie jest monarchistyczna, tylko ona jest republikańską. Demokratyczno-republikańską. A to przerwijmy na chwilę i zrobimy nowe nagranie, nową część właśnie na temat porównania tych obu konstytucji. Dziękujemy Państwu. Witamy jeszcze raz, trzecia część naszego spotkania. Tematem jest porównanie konstytucji kwietniowej z 1935 roku i konstytucji z 3 maja przedrozbiorowej. Tak, Stanisław Krajski, specjalista od masonerii, w wyrazie swojej ostatniej książce negatywnie ocenił konstytucję z 1935 roku, zwracając na to, że tą konstytucję robili masoni, a pan Stanisław Krajski jest specjalista. I teraz tak, na czym polegała ta cała robota masońska? Przede wszystkim ta konstytucja z 3 maja jest bardzo piękna, bo preambuła pełna Pana Boga. Pierwszy rozdział, religia katolicka jest panująca w Rzeczpospolitej, ale tam, gdzie już był rozdział, ja nie pamiętam, czy 7, czy 8, i tworzenie prawa, to tam już Pana Boga nie ma. Bo to nam jest użyte takie masońskie powiedzenie świątynia prawodawstwa i że według tej konstytucji władza ustawodawcza jest w ręku Sejmu. No i oczywiście jest tam Senat. Tak. I w Konstytucji 3 maja zmienili parlamentaryzm w Polsce, bo w czasie I Rzeczpospolitej w skład parlamentu wchodził król,
Senat, czyli Rada Królewska i Izba Poselska, to był Senat. Na pewno prymas też, polski prymas. Interes. Bo do Senatu wchodzi. Tak, był Nawet przewodniczący Senatu był prymas, interes, prawda? No. Więc król, bo władzy ustawodawczej wchodzi, prawda? Do Rada Królewska, czyli Senat, czyli prymas tam był przewodniczący i Izba Poselska to był Senat. A Konstytucja 35 przekręciła tę sprawę, wyrzuciła króla z władzy ustawodawczej. To jakie wzmocnienie władzy królewskiej, skoro król jest wyrzucony z władzy ustawodawczej, i zmieniono tak, że parlament to jest Sejm i Senat, ale główny tym twórcą był Sejm. Senat miał dużo mniejsze uprawnienia, szczegółowo nie ma, ale czy Sejm uchwala prawo. I teraz tak. I są posłowie wybierani, prawda, no na zasadzie wyborów tam demokratycznych i tak dalej, prawda. No ale jeżeli oni stanowią prawo, to jak bardzo często mogą stanowić prawo ludzie, którzy na prawie się nie znają. Więc tak. Sejm się składa z posłów i masę posłów nie za prawa, i oni mają stanowić prawa. Teraz tak. Bo ja nie ma zmiany konstytucji. Chciałam tylko dodać, że 610 ustaw uchwalił ten Sejm w jednej kadencji. Teraz, ten bolszewicki Sejm na wiejskiej. 610. To. I teraz tak. Takie prawo. Bo czekaj, skoro najwyższą władzą jest Sejm, a to jest po pierwszym rozbiorze Polski, czyli zagrożenie istnienia państwa polskiego, to Sejm decyduje o wojnie i pokoju. Tak. Zanim ciało zbiorowe coś zadecyduje, to Polski nie ma. Sprawy wojskowe, czyli sprawy wojenne... I to jest bardzo niebezpieczne w tej sytuacji. Sprawy wojenne dzisiaj zostały oddane w ręce Sejmu. Co zrobiono z królem? A żeby tego króla kompletnie... To napisano, że według Konstytucji z 1935 roku to jest, król jest najwyższą władzą wykonawczą. I nikt nie zwraca uwagi, co to za władza wykonawcza. To władza wykonawcza musi wykonywać czyjeś rozkazy. Czyli król jest całkowicie podporządkowany pod posłów. Czyli Sejm uchwala o wojnie i pokoju, a król ma to wykonać. Zanim to uchwalą, zanim to przyjdzie do króla, zanim jako najwyższy dowódca, bo naczelny wodzem, więc zanim, no to ludzie kochani. A władza ustawodawcza jest bardzo powolna, nigdy nie skończy. A proszę zwrócić uwagę, że to jest po pierwszym rozbiorze państwa polskiego, prawda, nie? Czyli tak, mamy, czyli sprawy wojenne kompletnie się ustawione. Przy stanowieniu prawa już Pan Bóg jest odsunięty w bok, bo tylko Sejm i tak dalej, prawda, nie? I teraz, czyli władza królewska została według Konstytucji 3 majowej osłabiona, bo króla usunięto z władzy ustawodawczej. Natomiast tam jest bardzo ciekawy artykuł, że o królach, mianowicie, że następca króla ma być kształcony pod względem sztuki sprawowania władzy. I to jest bardzo ładne. No oczywiście, następca króla ma być kształcony w prawie. No ale ja współczuję takiemu królowi, który zna się na przepisach prawa, a ma wykonywać ustawy sejmowe przez posłów, którzy nie mają wykształcenia prawniczego. No to jak to jest? Prawda? Tak. Jeszcze co ja bym jeszcze... Mogę na chwilkę, bo chcę nawiązać do inicjatywy, czy no, działalności potomka króla Stanisława Leszczyńskiego. A jeszcze bardzo sprawa, nie, jeszcze o Stanisławie Augustie Poniatowskiej zaraz. Tak. Jeszcze bardzo ważna sprawa. Bo do sejmików ziemskich chcą nawiązać. Aha. I cały przekręt polegał na tym, bo dzisiaj się mówi o suwerenności narodu. To jest taki zamiennik zamiast niepodległości. Nie można mieszać pojęcia niepodległości z pojęciem suwerenności. Bo powinniśmy po polsku przetłumaczyć, bo słowo suweren po polsku to jest zwierzchnik. Dlatego prezydent w Konstytucji 1935 roku miał zwierzchnikiem
był zwierzchnikiem, bo w 1935 roku ona była tak skonstruowana, bo normalnie w tej chwili są trzy rodzaje władzy. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. W rolu Konstytucji 1935 roku te trzy władze były podporządkowane pod prezydenta. I według Konstytucji 1935 to suwerenem był prezydent, nie żaden naród. A jeżeli weźmiemy Konstytucję z 3 maja, to suweren jest naród, a król jest poddanym. Bo jeżeli jest suweren zwierzchnik, to jeżeli jest zwierzchność, to musi być ktoś poddany. No to jest paradoks logiczny. No jakże naród ma być suwerennym, a król poddany? No tam właśnie były przy Konstytucji 3 maja były konstytucje o sejmikach ziemskich. I może, to właśnie, ja tej sprawy dokładnie nie znam. Pan Wojciech Edward Leszczyński na sejmie walnym w Kętach, który odbył się 18 kwietnia 2015 roku, wspomniał i bardzo ciężko jest to dostępna wiedza na temat właśnie tej jakby ordynacji wyborczej. Dobrze. Dzisiaj można by to tak nazwać. Jeszcze muszę w Konstytucji 3 maja było coś takiego? No i musimy pewne rzeczy wyprostować tym problemem suwerenności. Jeżeli się w TV mówi, trzeba organizować się, to ludzie tego tematu nie dopowiadają. No organizujcie się, ale nic nie będzie z organizacji, jeżeli nie będzie przywódcy. I zawsze przywódca jest suwerenem. Bo nawet u zwierząt, jeżeli mamy zwierzęta stadne, jak ustrzelimy tego przywódcę, to stado się rozpada i podobnie jest u ludzi. To suwerenem, dlatego marszałek Józef Piłsudski, bo czytam jego 9 tomów pism zbiorowych, wypił suwerenność narodu, że to jest, co to znaczy suweren, to jest nic. I właśnie Piłsudski powrócił do suwerena jako osoby. Czy myśli pan, że Piłsudski był monarchistą? Tak, monarchistą, wbrew tego, że wszyscy twierdzą, że był socjalistą, no dla mnie był monarchistą, chyba ponieważ w Konstytucji 1935 roku tylnymi drzwiami przywrócił monarchię. Przy czym znowu nie rozumiemy pojęcia monarchii, bo pytanie, czy Anglia jest monarchią, czy Hiszpania jest monarchią? Są tam formalni królowie, ale to nie są żadni monarchie, tylko to są republiki. Bo jeżeli ten król nie ma nic do gadania, tylko rządzi parlament, to jest figurant, a monarchia jest wtedy, kiedy ten władca ma w ręku faktyczną władzę. I ja czytałem na temat ustrojów politycznych i Platona, i Sokratesa, i Cycerona. I Cyceron między innymi od starożytności sprawa ustrojów się nie zmieniła. Bo albo mamy monarchię, albo mamy oligarchię, rzuca rządy jakiejś grupy, kasty, albo mamy tą demokrację. No w tej chwili w Polsce mamy oligarchię. No przypuszczanie, że oligarchia, bo tam określona ekipa rządzi. Tak jest. I na dodatek tajna, bo i nie teraz widzimy, tak. Nie i widzimy teraz tych osób. I tą oligarchię trzeba powiedzieć, że jeżeli są rządy demokratyczne, to teoretycznie rządzi ten suweren naród. Ale jak on musi rządzić? Żeby rządzić, to się trzeba znać na sztuce rządu. Rządy ludu. Pytanie, czy lud się zna na sztuce rządzenia? No wiadomo, że się lud na sztuce rządzenia nie zna. To Piłsudski wyraźnie w którymś tomie to napisał, wykpił tą suwerenność narodu, bo ludzie się nie znają, bo to jest bardzo trudna sztuka rządzenia. No jak mają rządzić ci, którzy się nie znają na rządzeniu, prawda? I demokracja jest pokrywka pod rządy bankierskie. W demokracji tak faktycznie władza rządzą banki. Absolutnie z tą tezą się zgadzam. Prawda. Demokracja tak, jeszcze muszę powrócić do Konstytucji. Ta forma demokracji. Jeszcze muszę powrócić do Konstytucji 3 maja. Jest ta od czci i wiary odsądzona Targowica. No wiadomo, oni tam święci nie byli, działali na rzecz Katarzyny II Rosji. Ale co robiło stronnictwo patriotyczne? Dlaczego w Konstytucji 3 maja wprowadzono dynastię saską na tron polski? To był ukłon wobec Prusaków. I na Sejmie 4-letnim zawarto przedtem sojusz z Prusakami.
Te stronnictwo patriotyczne zawarło swoje z Prusakami i później uchwalono tą konstytucję, bo w 1790 roku był zawarty sojusz z Prusakami, a 1091 roku była ta konstytucja uchwalona. I był układ wobec Prusaków, bo ani jeden Saś się nie popisał. August Mocenat to był inicjatorem rozbioru Polski, ani jego syn, który był niedołężny, i oni dynastię Saską wprowadzają na tron Polski. To było, więc jeżeli tak o czci i wiary odsądzamy Targowice, możecie mi się nie zrozumieć. To jak wygląda stronnictwo patriotyczne, które zawiera sojusz z Prusakami, a jak potem dochodzi wojny 1791, to Prusacy nam nóż w plecy wsadzają. No to ja nie wiem. Natomiast muszę mogę jedno usprawiedliwienie, no, że Targowicy powiedzieć, bo trzeba to powiedzieć. Jak była przegrana wojna polsko-rosyjska po pierwszym rozbiorze, miał przychodzić drugi rozbiór, to Targowica do Rosji powiedziała: pod tym warunkiem rezygnujemy, że nie będzie następnego rozbioru. I ponieważ doprowadzono do... to Targowica odeszła od władzy. Król zdradził, został, bo podpisał, a jedna cała Targowica, jaka była, taka była. Ale był warunek, że nie będzie następnego rozbioru i to trzeba oddać ze Targowicy. No to jak to? Ale był następny. Ale był, a jak nastąpi, to oni odeszli od władzy. Między innymi Kołłątaj tam był inny. To była wtedy emigracja na terenie Saksonii. Dlaczego na terenie Saksonii? Bo na terenie Saksonii rodzili ci Wettynowie, oni stamtąd pochodzili. Bo właśnie muszę wrócić do księstwa warszawskiego. Bo kto był ostatnim królem Polski? Nie Stanisław Wojewoda, bo się zapomina o wielkim księciu warszawskim, Fryderyk August Sas, który wtedy był odwrotny, on był królem saskim, a wielkim księciem warszawskim, dominacji Napoleona, prawda, nie? I później ostatnimi królami, i to był podziale księstwa warszawskiego na Kongresie Wiedeńskim, bo Królestwo Polskie oznacza część księstwa warszawskiego, bo Bydgoszcz i Poznań oddano Prusakom, utworzono Rzeczpospolitę Krakowską, taka mała, prawda, i później to przyjęła Austria, prawda? I z tej większej części utworzono Królestwo. I królem Polski został car Aleksander I. I później car Mikołaj I, który został zdetronizowany przez Sejm Powstańczy. Więc ostatnim królem Polski był Mikołaj I. Zatrzymajmy się. Dziękujemy na razie. Do następnej części. No dobrze, jeszcze Kazimierz Rzeszkowski parę słów muszę powiedzieć. Ostatnio park, nawet w Warszawie widziałam. Co? Park w Warszawie, generał Grudniewski był tam na tych uroczystościach. Kiedy, widziałam na YouTube film. I kiedy to było? Kilka miesięcy temu. Park w Warszawie otworzono. Aha, to ja tam byłem. No właśnie. Chyba tam moje zdjęcie powinno być nawet. Nie znalazłam, ale... Później, no to co, można to? Proszę bardzo. No to ciągnijmy ten temat dalej. Odkłamujemy polską historię. Ponieważ do tego zjednoczenia w temacie rządu ta Rada Trzech przestała uznawać Augusta Zaleskiego. Trzaskowski się wycofał sprawę z tego problemu i powrócił do Kanady. Bo oni chcieli, próbowali różnymi sposobami, żeby został prezydentem. Trzaskowski. Ale Trzaskowski jednak zrozumiał, że to jest za duże naruszenie konstytucji, się na to nie zgodzi, wyjechał do Kanady, nie? I powstała ta Rada Trzech i z drugiej strony były rządy tego Augusta Zaleskiego. I o tym chcemy się więcej dowiedzieć, o tych rządach tak. I ponieważ Augusta Zaleskiego, był na urzędzie. August Zaleski był prezydentem do śmierci. Tam się potem rozbyły rozmowy zjednoczeniowe z Augustem Zaleskim, rozpoczęły się jak umarł Anders. Jak Anders umarł, to ta druga grupa osłabła, bo jeden Anders był jakimś autorytetem. I tam się znowu zaczęły rozmowy pomiędzy tymi dwoma obozami. Jeszcze Zaleski żył, a tamci już osłabli, bo Anders nie żył, rozumiesz, nie? Ale trochę my się musimy cofać. W związku z tym,
August Zaleski, korzystając z prerogatyw prezydenckich, zmieniał następców z różnych powodów. Bardzo często ci następcy wchodzili w układy z tą przeciwną grupą. I to były powody zmian. No tak, zaraz. No więc Andersa odsunął jako następcę prezydenta. Ale w tej książce pod redakcją Zbigniewa Rutkowskiego August Zaleski był bardzo długo prezydentem. Urzędu objął Juliusz Nowina-Sokolnicki. W 1972 bodajże. Ja to dokładnie opowiem. I dalej co się działo? Chwileczkę. Proszę bardzo. I August Zaleski zmieniał tam nominatów z różnych powodów. Między innymi jeden z sapiechów też był następcą prezydenta. Ale też. To był inny sapiecha Adam, arcybiskup krakowski, tamten był sapiecha, ale Eustachy sapiecha. Nie? I teraz tak. Jak się rozpoczęły rozmowy zjednoczeniowe po śmierci Andersa, minister Andersa przyszedł Kopański. Tak, już dawno nie było tego Arciszewskiego, tam było kilka zmian. No ale cały czas Edward Arciszewski jest do końca pewnie. I przedostatnim nominatem Augusta Zaleskiego był Stanisław Ostrowski. A to był przed wojną prezydent Lwowa. A ponieważ on był staruszek, to on był manipulowany. I tam był premier Buchniewski po stronie Augusta Zaleskiego i oni zaczęli rozmowy. Augustowi Zaleskiemu zalecało się, że nie w tym kierunku szło. Jednak szli w kierunku naruszenia konstytucji 35. I to się August Zaleski już był ciężko chory. Ta oficjalna nominacja była wyznaczona na Stanisława Ostrowskiego i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Bo zgodnie z artykułem 23 tym wojennym mówi się tak, że nominacja musi być autentyczny podpis prawda urzędującego prezydenta i musi być ogłoszony w Dzienniku Ustaw. I problem jak czy ogłoszone, czy nie ogłoszone, czy to jest ważne. Inni twierdzą, że nie ważne, a drudzy twierdzą, że jest ważne. Ponieważ te nominacje w historii od Mościckiego, Mościcki też nam zmieniał, później Raczkiewicz zmieniał, później Zaleski zmieniał, to jedne nominacje były ogłoszone urzędowo, a drugie nie było ogłoszone. Jedne podważali, drugie nie podważali. I on wtedy, kiedy widział, że ten Ostrowski był chwiejny i ten jego premier był też chwiejny, to on zawezwał do siebie Juliusza Sokolnickiego i powiedział tak, czy on by przyjął prezydenturę, ale ja wyznaczę panu tajną, bo ja chcę spokojnie umrzeć. Prawda. Bo to co mówię, że August Zaleski był wyznaczony przez Raczkiewicza, to też nie było ogłoszenia, bo na łożu śmierci. Bo Tomasz Arciszewski był prawie do końca, a ponieważ Tomasz Arciszewski reprezentował jakieś partie, a nie było ogólnopaństwowe, on mu cofnął Tomaszowi Arciszewskiemu, prawda, i mianował nominację Zaleskiemu, ale też ona nie była ogłoszona, bo to wsteczną datą, bo on zaraz umarł. No bo już śmierci zmienił na chwilę. No i Sokolnickim jest powtórka. Bardzo podobne, nie? Te środowiska w Londynie były bardzo inwigilowane i wiemy, że był tam między innymi Kiszczak. Nie, teraz tak. Jest pytanie, bo że nieprawda. Jeżeli ona jest nieogłoszona, to ona jest ważna. I to się liczy tak jak testament, ostatni. To jest jak testament. No, zgadza się, to jest legalne. A oni upierali, to tam, później były takie rzeczy, a że nie ogłoszony, a że podpis fałszowany, a że Zaleski tam nie pełnił umysłu, bo na łożu śmierci. Więc w różny sposób potrafili podważyć. Jak August Zaleski zamknął oczy, to ta Rada Trzech widzi, że jest tak chce się rozbieżać tej konstytucji, że oni się rozwiązali. I Ostrowskiego czym prędzej do zamku,
bo Sokolski nie był w tym zamku, w siedzibie londyńskiej. Czemprędzie Ostrowskiego dozwolą, a Ostrowski tych żadnych cech najważniejszych urzędów. A można prosić o podanie adresu zamku w Londynie, bo tego nie znam. Na Wikipedii jest dużo dezinformacji, bo Żydzi prowadzą Wikipedię. Nie, to nie jest problem, to nie jest problem, to jest oficjalnie, on się znajdzie. Pojawia się nazwisko Rothschild, proszę sobie wyobrazić, co do jednego z lokali do dyspozycji polskiego rządu. Nie, nie, to nie był lokal, tylko to był cały budynek. To był budynek. A adres? Nie znam, jest on, to nie ma problemu. To jest budynek, to jest budynek, nie lokal, tylko budynek. Zbigniewa Rutkowskiego znajdziemy ten adres. Nie wiem, czy to znajdzie. To, co mnie... To był budynek, na pewno. Chcę małą dygresję dodać, że to, co mnie bardzo niepokoi, to informacje na temat prezydenta i rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie w Wikipedii, która że nie jest do końca prawdą, bo różne osoby tam wpisują, dopisują różne rzeczy i pojawia się tam nazwisko Rothschild. Także można się spodziewać, że tam duże pieniądze za tym idą. Zaraz, zapowiem o tym zamku. Manipulacje. Na YouTube jest takie świadectwo, że żydowska żona Applebaum, Anne Sikorskiego, Radka, który się skompromitował i odchodzi, miejmy nadzieję, że natychmiast z fotela marszałka Sejmu III RP. Ona, proszę sobie wyobrazić, była zaproszona na wykłady przez fundację, uwaga, Augusta Zaleskiego. Czyli tu są takie kombinacje żydowskie poza granicami Polski. Co innego się pokazuje Polakom w Polsce, a zupełnie co innego się dzieje za granicą. Szczególnie właśnie w Londynie. No teraz chodzi sprawa majątkowa tego budynku. Fundacja Augusta Zaleskiego. A poczekaj, posłuchaj. Za którą prawdopodobnie Rothschild stoi. Wiecie, jeżeli chodzi o sprawę finansową tego budynku, to przeciwnicy Augusta Zaleskiego wykupili większość akcji. Opanowali go finansowo. Adres sprytnie to załatwił. No tak, bo jeżeli takie pieniądze, Rothschild się pojawia, takie pieniądze są za tym, to wykupienie Tak. Poza tym tam był problem. Tam było jeszcze. Tam było inny. Tam było problem Skarbu Narodowego na uchodźstwie. Tak, to jest. I tak było to rozbicie, nie to powstało. Poczekaj. Jak tam powstała ta Rada Trzech, to rozbili Skarb Narodowy. Czyli ta Rada Trzech to w ogóle coś bardzo szkodliwego było. Poczekaj. Rada Narodowa. Chwileczkę. Tam był jeszcze trzeci ośrodek polityczny, o którym myśmy nie mówili. Bo jak Mikołajczyk tu był w kraju i uciekł za granicę, to go Londyn wyklął jako zdrajcę. I Mikołajczyk uciekł do Stanów. I był trzeci ośrodek. Aha, czyli tutaj też rozbicie na Stany Zjednoczone, bo Rothschild przecież Czyli Mikołajczyk może i teraz tak. Ameryki tak. Więc Londyn w ogóle nie chciał gadać z Mikołajczykiem, ale to było przed tym rozbiciem, bo Rada Trzech to jest 54 rok, a Mikołajczyk kiedy umiał, kiedy uciekł, było dużo wcześniej. W 46 roku uciekł Mikołajczyk, nie? Czyli powstał ośrodek polityczny w Stanach Zjednoczonych. W jakim mieście? Proszę? Czy to Chicago jest, czy jakie mieście? Wiem, w jakim mieście, w każdym razie on dostał jakieś duże pieniądze od Amerykanów. No właśnie, no i to znowu. I więc część tych pieniędzy przekwycił Anders Mikołajczykowski. To były takie historie, że te pieniądze przekwycił Anders. Bo pomiędzy Mikołajczykiem i Andersem też nie było szelanka. No ale powróćmy do tej całej historii tutaj. No i Ostrowski był tym przedostatnim oficjalnie, prawda, z oficjalnym ogłoszeniem, a ten miał tą tajną, prawda, nie? I ta Rada Trzech czym prędzej się rozwiązuje, Ostrowskiego wpycha do zamku i składa przysięgę, przyklepują go sobie, a z Rady Trzech Urbański, Urbański tam był na końcówce, potem Arciszewski na premiera, Kopański na naczelnego wodza, a Edward Kaczyński na następcę prezydencji i rozdali karty. A z podziemia wychodzi Sokolicki z nominacją. A to sfałszowane, a to niegłoszone, a to śmiego. Ale Sokolicki był człowiekiem młodym, przedsiębiorczym, zorganizował szybko rząd, a ten rząd zdymisjonował. Ale do zamku się dostać nie mógł, bo tam ci opanowali.
I na tym rzecz polega, nie? Czyli, że znowu powstała dwuwładza. Aha! Jeszcze jak było to za Ostrowskiego, to wie, że oni, bo akt zjednoczeniowy w 1954 roku, którego nie poparł August Zaleski, i oni zrobili drugi akt zjednoczeniowy w 1972 roku, powtórka tamtego, nie? Czy jakieś grupowania popadło, czyli i tam zrobili sobie akcję zjednoczeniową. A tam wychodzi Juliusz Sokolnicki. Sokolnicki musi mieć gdzieś indziej siedzibę. I te wszystkie insygnia to wpadły w ręce tam Ostrowskiego i tam. Czy dlaczego Kaczorowski to przywiózł? Bo teraz, ja był Ostrowski, to oni w ogóle sfałszowali. Ostrowski 7 lat, uznali, później Edward Raczyński 7 lat, później Szabat akurat umiera w tym dniu, kiedy prezydent Jaruzelski został razem. I jest Kaczorowski mam. Ostrowski, Raczyński, Szabat i Kaczmasza. I masz kana Kaczorowskiego. A to przez cały czas Juliusz Sokolnicki, bo nie ma kadencji w prawym stanie. A w tym czasie cały czas Juliusz Nowina Sokolnicki tak. Jest na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej. Tak. I to wiedzę. I tu jest następne fałszerstwo. I wzywamy historyków do pamiętania się. I tu jest następujące fałszerstwo. Fałszowanie historii. Bo oni uważają, że ta prezydentura się zakończyła w 90 roku. Oni to wiążą z tymi insygniami. A tam to w cieniu trwają. Ale Sokolnicki to też tak. Przecież Wałęsa otrzymał Sokolnickiemu order Orła Białego i tak dalej, nie? I po 90 roku w zasadzie chyba Sokolnicki, ja nie wiem, tam chyba dalej te rządy tam też nie trwają. Tam zostało też rozwiązane. Po tamtej stronie. Czyli I pierwszym, który zdemaskował Wałęsa, to był Juliusz Sokolnicki. Ale teraz musisz wiedzieć, na czym rzecz polega. Proszę bardzo. Ta rzecz polega na tym, że jak on w 90 roku właśnie stworzył, przede wszystkim Sokolnicki zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, żeby uznali, która linia jest legalna, która nie. A tak to odpowiedzieli przez generała Wojtyckiego, że ten jest temat konstytucyjny i odsunęli sprawę, zamieti pod dywan. No jak nie ma tematy konstytucyjnej, który jest prezydentem? A nie taka jest odpowiedź i tu jest tym, prawda, że to nie jest sprawa konstytucji i oni oddalili. No ale Sokolnicki się zwraca i nadal. I w tym wniosku tekst konstytucji i kopię nominacji Augusta Zaleskiego, a powiedzieć, że oryginał pokaże na rozprawie. No ale on to oddalili. To teraz Sokolnicki tam list do prezesa Trybunału Konstytucyjnego pisze, że przekazuje akt przekazania suwerennej władzy. I prezes Trybunału Konstytucyjnego tytułuje go prezydenta. Że on jest władny przekazać, no bo tym następcą miał być ten wybrany tu w Polsce w wyborach. On był tak ułożony, że tym następcą ten, który wygra te wybory. Ale to też było naruszenie konstytucji 35 roku, to ci po tym powiem. To nie było, no ale to jest może przekonanie. I ten akt suwerennej władzy, to jest z Trybunału Konstytucyjnego, pyta się, co on ma z tym zrobić. Weszli na pomysł, żeby prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał ten akt marszałkowi Senatu, Stelmachowskiemu. Teraz dlaczego? Dlaczego to? Masz odpowiedź Konstytucji 35 roku. Bo jak jest wakat na urzędzie prezydenta, to prezydentem jest marszałek Sejmu. A według Konstytucji prezydentem jest marszałek Senatu. Dlatego akt suwerennej władzy skierowali do Stelmachowskiego, bo według Konstytucji on powinien być taki przejściowy prezydentem. Jak była ta cała uroczyste przekazanie insygnii, to był Stelmachowski, był Wałęsa i był Kaczorowski. I Stelmachowski tego aktu nie przekazał. Czyli uratował Wałęsę. Bo przyjechał Wałęsa na przekazanie insygnii, to przyjechał z Sejmu po złożeniu przysięgi na konstytucję perelowską przerobioną na RP. No to jakby Stelmachowski przekazał mu te, to by Wałęsa musiał drugą przysięgę składać. Bo musiał się powiedzieć, panie, z której konstytucji chcesz być, panie, nie trzeba było rządu, czekać rządu upadku rządu olszewskiego.
No dobrze by się sypnęło. Ale Stelmachowski uratował Wałęsę. SBK tego. SBK. Tak. A ale Kaczorowski też przywiózł insygnia. Łobuz. Łobuz. To łobuz. Czyli ten nie przekazał, przekazał sobie. I nawet diametralnie. I proszę popatrzeć, nawet skrajnie. Poczekaj. Nawet skrajnie mówi. Jeżeli nawet Sokolicki jest uzurpatorem, to chce ciągłości do RP, a ten legalny... A ten nie chce. No to jak to jest? I ten się zwraca do Trybunału Konstytucyjnego, a dlaczego Kaczorowski się tym nie wrócił do Trybunału Konstytucyjnego? Tak. I pyta, i tak. Natomiast muszę jeszcze jedno powiedzieć. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny dał taką odpowiedź, że to nie jest sprawa Konstytucji, to okazuje się, że ten Trybunał nie znał w ogóle tekstu tej Konstytucji. Zgadnij dlaczego. Miał zresztą prostą odpowiedź. Bo jeżeli się powołano na tą konstytucję i zgłoszono się do Trybunału, to popełniało fundamentalny błąd prawny. Bo Trybunał Konstytucyjny powinien na takiej zasadzie odrzucić, że ta konstytucja takiego Trybunału nie przewiduje. Daje się złapać, a to ja wykryłem. Brawo. Bo Konstytucja 1935 roku przyjmował Trybunał Stanu, a nie Trybunał Konstytucji. Dlaczego Trybunał? Trybunał Konstytucji jest w zasadzie urzędem nielegalnym. Bo strażnikiem Konstytucji jest prezydent. Uprawnienie Trybunału Konstytucyjnego powinno być w urzędzie prezydenta. Bo Trybunał Konstytucji strzeże Konstytucji. Więc powołanie Trybunału Konstytucyjnego to jest automatycznie uniemniejszenie władzy prezydenta. I prezydent nie powinien być Trybunałem Konstytucyjnym. Ewentualnie on powinien być przewodniczącym, pod sobą powinien być ten cały urząd. A nie żeby tworzyć osobny Trybunał Konstytucyjny, który umniejsza władzę prawda prezydencką. Dlatego Konstytucji 1935 roku nie było tego, bo prezydent był koordynatorem tej trójwładzy. Dlaczego prosiliśmy, i na tym polega monarchizm Konstytucji 1935 roku, że on jest prezydent, jest nad tymi trzema władzami. Bo trójpodział władzy jest podziałem monteskiuszowskim. Fałszywie jest tłumaczone, bo oficjalnie się mówi, dlatego jest trójpodział władzy, żeby się te władze niby kontrolowały. A de facto to jest po to, żeby one się sobie konfliktowały. Bo teraz, ciągle, to jest rozbijanie władzy. Dlaczego? Dlaczego? Bo jest prosta sprawa teraz. Jest brak odpowiedzialności. Jest psycholog. Jeden przerzuca na drugiego. Bo teraz Sejm będzie mówił, że prezydent, że władza wykonawcza, że wykonuje ustawy, a władza wykonawcza będzie mówiła, że są ustawy. I czyli podział władz jest osłabienie władz państwowych i wprowadzanie pomiędzy nimi konflikty, osłabianie władzy państwowej. To jest istota, dlatego Konstytucja 1935 roku poniekąd doprowadziła do częściowej jakiegoś kasaty, że właśnie prezydent te układy konfliktowe miał niwelować. Bo prezydent by według konstytucji, żeby harmonia pomiędzy tymi trzema i dlatego prezydent by podlegał parlament, władza wykonawcza i władza sądowa. On był prawdziwy, dlatego to jest monarchia. Na tym polega. Bo monarchia jest dla Polaków naturalną władzą. Nie, bo nie w ogóle jest naturalną władzą. Teraz proszę wiem. Pozostałych dwóch ustrojach, oligarchii i demokracji, mimo wszystko tam muszą być elementem monarchizmu, bo one by się rozsypały. No wasz Sejm jednak musi być marszałek, Sejm musi chodzi pokierować. Muszą być tam słabe głowy, ale naprawdę by obrady Sejmu, nie? No to jeżeli jest jeden do kierowania obrad, to elementem monarchizmu jest demokracji i w oligarchii też, bo jeżeli grupa rządzi, no to tam ktoś musi chociaż przewodniczyć tam obradom. Nie mógł tym pozostałych, żeby one się jako tako trzymały. To tam musi być jeden. No nawet porządek obrad. W oligarchii zbiera się grupa, no ale ktoś musi te obrady, nawet masonerii. Jeżeli ci najbogatsi, grupa Bilbergu, jeżeli oni obradują tanie, no to ktoś musi przewodniczyć. No, karmider się wytworzy. Więc elementy monarchizmu masz pozostałych władzach. W demokracji też były nawet referendum.
Nie jest referendum. Ale ktoś musi zorganizować, ktoś musi być przewodniczący, ktoś musi zorganizować nawet referendum. Czyli ktoś musi to zorganizować. Musi być jeden. Dziękuję na razie. To chyba już dosyć. Chyba. Dynastia Piastów. Tak. Restytucja monarchii w Polsce, ustroju staropolskiego. Tak. Jak to powinno iść? Nie, więc sprawa jest w zasadzie załatwiona, bo konstytucja z 1935 roku nadal obowiązuje, tylko trzeba ogłosić, że ona ważność wobec narodu. Nic nie trzeba robić, tylko prezydent Duda jako prawnik powinien stwierdzić, że ona nadal obowiązuje. Apelujemy do prezydenta elekta Duda. I w tym momencie osiągnął ogromną władzę. Bo konstytucja obecnie no niestety jest kontrowersyjna i delikatnie, ponieważ referendum było sfałszowane. Ale jak to się ma do powrotu prezydenta Rzeczypospolitej z uchodźstwa? Nie, zaraz, za chwileczkę. Mamy konstytucję 1935 roku, która nadal porządnie prawnym obowiązuje. I w prawie, bo ja czytałem, istnieje w teorii prawa druga Rzeczpospolita i trzecia Rzesza. A czy powiem, dlaczego trzecia Rzesza istnieje? Bo obecnie państwo niebieskie też w ogóle nie ma podstaw prawnych. Bo kapitulację podpisali w 1935 nie władze niemieckie, tylko głównodowodzący wojsko. Tak, ale została rozwiązana. Państwo Nie. Trzecia Rzesza nie skapitulowała jako formalna władza. Bo Hitler legalnie do władzy doszedł. Co innego jest z bolszewikami. Natomiast Hitler, co byśmy o nim powiedzieli, to była legalna władza, bo on wybory wygrał. Tylko potem jeszcze mamy, bo on wygrał wybory, bo został kanclerzem, a po śmierci Hindenburga został prezydentem Rzeszy. I tego dokładnie nie wiem, bo Konstytucja Republiki Weimarskiej była podobna do Konstytucji 1935 roku, a nawet prezydentura według Konstytucji Republiki Weimarskiej była silniejsza niż marsza. No dobrze, ale niemieckie sprawy na razie. Na razie, nas interesuje powrót. Nadal obowiązuje konstytucja 1935 roku. I hasło, ustrój prezydencki to jest przywrócenie monarchii. Pod innymi słowami. Bo ustrój prezydencki polega na tym, że ten prezydent ma faktyczną silną władzę, czyli przywrócenie monarchii, to inna nazwa. To jest zrobione już. Bo tak samo w tej chwili się dyskutuje na przykład nad modelem premiera kanclerz. To nie jest to samo. Bo kanclerz, jak ja bym w pierwszej Rzeczpospolitej, a premier to jest różnica, to nie jest to samo. Bo premier ma słabszą władzę. Bo w zasadzie w Konstytucji 1935 roku to Duda nie powinien sobie robić gabinetu swojego, tylko rząd powinien podlegać prezydentowi. Ale czy w ogóle elekt Duda, wybrany w taki sposób bolszewicki przy urnie i przy tak zmanipulowanych wyborach, jest prezydentem? Fakt, że to prawo jest koślawe, bo obecna Konstytucja, no i powiedziałem, że to referendum zostało no, złamane. Bo nie był ten warunek spełniony 50%+1, więc, no, ale jednak naród głosował i większość tych głosów uzyskał. Zgadza się. Z racji poparcia narodu. Nie wszystkie wybory były sfałszowane. Tu też w ten sposób robiono, żeby temu Dudzie odebrać, a Komorowskiemu dodać. Tutaj przedstawię jeszcze przed kamerę z książki Prezydent i Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, wydania pod redakcją Zbigniewa Rutkowskiego, że ta linia prezydentów Władysław Raczkiewicz, August Zaleski i Juliusz Sokolnicki. Nowina Sokolnicki. A ja właśnie i proszę powiedzieć kilka. Właśnie na temat Sokolnickiego zdań, bo to albo i więcej zaraz, na temat. Właśnie, tej linii i właśnie, możliwości restytucji. Bo mamy wakat. W skrócie. W tej chwili na urzędzie. Jest i nie jest. Bo teraz tak. W
czasie wojny prezydentem do 1947 roku do śmierci był Władysław Raczkiewicz. Władysław Raczkiewicz zgodnie z konstytucją musiał wyznaczyć następcę prezydenta, bo to było zabezpieczenie na czas wojny i on zmieniał tego następcę. I teraz tak, następcą prezydenta króciutko był Sikorski, potem był długi czas Kazimierz Soskowski następcą prezydenta. Jak Kazimierz Soskowski został naczelnym wodzem po śmierci Sikorskiego, to musiał wymusić od niego ustępstwo na urzędzie prezydenta. Na urząd prezydenta był planowany Witos, do tego nie doszło i następcą prezydenta został Tomasz Arciszewski. A Tomasz Arciszewski był szefem PPS. To stare Piłsudskie, ale PPS-owiec, nie? I tuż przed śmiercią Władysław Raczkiewicz zmienił następstwo prezydenta pod wpływą nawet generała Andersa i tym następcą prezydenta został August Zaleski. W związku z tym był bunt tych, prawda, tych zwolenników Arciszewskiego, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej i tam jest pod względem prawnym, to jest ogromna gmatwanina. Bo to wyznaczenie następstwa prezydenta to są osobiste prerogatywy prezydenta. I teraz tak. Jak Raczkiewicz został prezydentem RP, to Sikorski na nim wymusił bezprawną konwencję. To znaczy, żeby osobiste prerogatywy uzgadniał z premierem. Później sprawa została dalej przesunięta, że te osobiste prerogatywy były uzależnione niekoniecznie od premiera, czyli przedstawicielem partii rządzonej, ale nawet od tych partii politycznych. I oni twierdzili, że Raczkiewicz następcą prezydenta powinien uzgodnić z partyjnictwem, ale nie musi, bo konstytucja go do tego nie zobowiązuje. I oni fałszywie tłumaczą tą tak zwaną konwencję paryską, że to jest druga wykładnia prawna. To nie jest druga wykładnia prawna, tylko jest formalnie łamanie konstytucji. Także Raczkiewicz swoją wolą mógł zmienić tego. On tego Arciszewskiego odsunął i mianował w to miejsce Augusta Zaleskiego. Powstała awantura polityczna. Ale ponieważ Augusta Zaleskiego popierało najsilniejsze stronnictwo na uchodźstwie, Stronnictwo Narodowe, no to ostał się. I Watykan go uznał. Augusta Zaleskiego uznał Watykan. Mimo, że August Zaleski był w masonerii, w rycie szkockim. I ciekawe, że August Zaleski jako mason przywrócił, bo wiesz, przedwojenny orzeł korona była bez krzyża. A August Zaleski uzupełnił. Czyli ten krzyż to jest uzupełnienie ustawą Augusta Zaleskiego, ten krzyż, ta kopułka, ten krzyż. Czyli August Zaleski poprawił nawet. Środowiska narodowe postulują powroty. Tak. Powrót tego. Ale i August Zaleski. Ja bym nie wiem, to chyba na którąś rocznicę było niepodległości. 11 listopada. Aha, jedna rzecz. Święto innymi jest bardzo ważne, ci chcę powiedzieć. Telewizja Narodowa. Wszyscy na 11. Nikt nie mówi, kiedy 11 lutego został oficjalnie uznany święto państwowe. W drugą rocznicę Konstytucji 1935 roku 11 listopada zostaje uznany za święto narodowe. Jest ustawa sejmowa uznająca 11 listopada w 1937 roku w drugą rocznicę tej Konstytucji 1935 roku. I o tym się nie mówi. Bo Konstytucję 1935 roku trzeba... Dlaczego oni nienawidzą tej Konstytucji? Bo nie ma tam jest... umniejszony władza Sejmu. I tam jest jeden artykuł, Piłsudski skarży, że Sejm nie jest od rządzenia. Nie wiem, to jest klucz 31 artykuł. Czyli żeby Sejm się nie prowadził, nie wtrącał w sprawy władzy wykonawczej, powiedzmy. To specjalnie, bo przyjęła konstytucja 1921 roku, to był sejmokratyczny i ci to rozrabiali, co 5 minut Sejm zmienił, rząd się zmienia, bo nigdy nie było większości parlamentarnej, ciągle jakieś kłótnie, ciągle były jakieś awantury. I też rząd i prezydent był zniewolony przez te ciągłe
prawda, konflikty międzypartyjne. Do czego mam dojść, bo mi się urwał w końcu wątek. Chodzi o możliwość restytucji drugiej RP i dobrze. Prezydenta Rzeczypospolitej dobrze. Bo Kaczorowski... Zaraz, właśnie problem Kaczorowskiego. Właśnie ale tu o tym zaraz, drugą linię. Doszliśmy do Augusta Zaleskiego, prawda? I August Zaleski był przez 7 lat niekwestionowany prezydent RP na uchodźstwie. A po 7 latach zażądano, żeby ustąpił. Dlaczego to jest? Bo znowu się zaczęła tarcza międzypartyjna. Bo tak, jak już Tomasza Arciszewskiego odsunięto, to Polska Partia Socjalistyczna kontra była Augustowi Zaleskiemu. Ale Augusta Zaleskiego jeszcze popierają Stronnictwo Narodowe, a ponieważ oni się upaprali w tak zwaną aferę Bergu, stąd była tych ogromna ofiara tych żołnierzy niezłomnych, tych wyklętych, te mordy, te wsypy w winie, zaczęły się od afery Bergu. Na Królewskiej TV umieściłam ten afera Bergu polegała na to, że te partyjnictwo nie miało że pieniędzy na działanie, na działalność partyjno-polityczną, oni podpisali z wywiadem amerykańskim i angielskim współpracę, utworzą most pomiędzy, Londynem i tu podziemiem i będzie jakaś koordynacja. A ponieważ oni tak nieudolnie to robili i część sprawdzani na te sprawy szpiegowskie, to na osobiste wydatki partyjne i osobiste kasjerem aferu Bergu był późniejszy prezydent Edward Raczyński, on jest też upoprany. W aferze Bergu brał udział. Tak, więc oni tak nieudolnie to prowadzili, że komuna to przyjęła. I piąta komenda winu to była atrapa już komunistyczna. Pomordowali tych winu, a to z afery Bergu się ciągnęło. Tam inne, bo bolszewicy nie byli, ale świetny wywiad nie. Czyli ma to związek z żołnierzami? Tak, i to ma związek, bo ma związek, o czym się nie mówi. Nie ma to mówi związek. Się o tym, to prawda. Nie mówi się. Jak August Zaleski o tym się dowiedział, to tych popaprańców, bo on miał prawo jako prezydent zmienić te rządy. I on nic nie chciał rządzić. Poza tym tam do niego podszedł Anders, im chodziło o rozszerzenie tych własnych uchodźców, żeby te władze uchodźcy nie tylko w ramach Anglii, żeby tak też ministrów było ze Stanów Zjednoczonych, żeby rozszerzyć platformę tego rządu na uchodźcy, żeby tych z partii politycznych nawet zrezygnowała, wprowadzić do rządu na uchodźcy ludzi z różnych Polaków z różnych krajów, to był taki plan, żeby cała emigracja uznała władzę na uchodźcy. Cała Polonia. Tak, cała Polonia, żeby, i to w tym kierunku. Więc te stare partie, jeden konflikt z tego wynika, bo ci odsunięto te afera Bergu i ten drugi ten plan, żeby platformę oszerzyć, nie? I to dwie. I teraz tak. Już była konwencja paryska, ograniczenie uprawnień prezydenckich. Później doszła następna afera. Jak była klęska Francji i winny za... Bo w 1939 roku tam Rydza Śmigłego, prawda, o to, że on utracił armię. Ale to samo dopuścił się Sikorski w związku z klęską Francji. Że on też utracił tę armię. I takim oczywistym przypadkiem, że ma plamę Sikorski, że ta brygada, która walczyła w Norwegii, a wtedy już klęskę Francja ponosiła, to zamiast tę brygadę od razu przekierować na Anglię, to ona do Francji wraca. Francja upada, tą brygadę, nie wiem jak ona się nazywa, która walczyła pod Narwikiem, bo oni tam przegrali, nie? I wracali, nie? Zamiast przekierować ją na Anglię, to nawet to utracili. To ona wraca do Francji, która już przegrywa z Niemcami sprawę. Tak on pilnował wojska polskiego. Tak to robi. I to jest główna plama Sikorskiego. W związku z tym, że Sikorski i był naczelnym wodzem i premierem, to odsunięto go od premierostwa. I wtedy Radziwiłł
na premiera powołał Augusta Zaleskiego. A ponieważ do Augusta Zaleskiego do Raczkiewicza przyszli zwolennicy wojskowi Sikorskiego, wymusili terrorem, żeby cofnął to. I wtedy powstało, proszę ciebie, że ograniczono uprawnienia prezydenckie, prowadzono tak zwaną poprawkę Liebermana, że na te prerogatywy prezydenckie miał wpływ nie tylko premier, ale i te partie polityczne. Dalej ograniczyli władzę prezydencką, prawda, nie? I teraz sytuacja taka, jak August Zaleski chcą, żeby po 7 latach ustąpić, to jest fałszywka, bo kadencyjność liczyła się zgodnie z artykułem 20, 7 lat było konstytucja, ale był artykuł 24, że urząd prezydencki trwa do 3 miesięcy po podpisaniu traktatu. Nie ma kadencyjności urzędu prezydenckiego w czasie wojny. I to zafałszowali. To zostało... A jesteśmy w stanie wojny z Niemcami, bo nie ma traktatu. Nie ma traktatu pokojowego. Traktat pokojowy to nie tylko. Traktat pokojowy znowu ludzie. Traktat pokojowy musi objąć wszystkie strony walczące. Dokładnie. Nagramy następną część, bo widzę, że ten temat jest bardzo ważny. Traktat pokojowy. Sprawa w 90 roku, jak prezydent Braroi zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego i ten akt przekazania suwerennej władzy zmontował i doszło do marszałka Stelmachowskiego, a Stelmachowski wam się tego nie przekazał, prawda? To po tym czasie w zasadzie już po stronie Juliusza Sokolnickiego ten rząd nie przestał funkcjonować. Prawda. Ale sprawa ma rozwiązanie bardzo proste. No bo konstytucja z 1935 roku obowiązuje ogłosić, że nadal obowiązuje i zgodnie z tą konstytucją przeprowadzi wybory prezydenckie. Jest prosta sprawa. Czyli ogłosić ważność, albo Duda złoży przysięgę na konstytucję z 1935 roku to i by został. To jest bardzo ciekawy wątek. To jest albo Duda składa przysięgę, może powiedzieć, że ta konstytucja obecna jest referendum, problem referendum jest obecnie konfliktowy i naród jej nie poparł, ponieważ to referendum no, zostało ten warunek niespełniony. Teraz proszę mnie, dlaczego ten warunek? Bo oni później ten warunek różnie interpretują. A gdyby trzecią osobę wprowadzić? Zaraz, dojdziemy. Jest proste wyjście. Teraz dlaczego ten jednak rok wcześniej, przedtem, referendum konstytucyjne w 97 roku było referendum uwłaszczeniowe w 96. Właśnie dlatego tamte referendum uwłaszczenie, bo ten warunek nie został prawie. To w 96 uwłaszczenie narodu nie przechodzi, bo ten warunek jest niespełniony, bo musi brać udział 50% plus 1. A przy konstytucji to jeszcze nie obowiązuje. I w tej chwili chcą robić, Duda chce robić jakieś referenda i ten warunek jest ważny. Bo w tej chwili Duda próbuje, wiesz, tam w innych sprawach ten referendum. Bo wiesz, ile ten Komorowski odrzucił tych, były te wnioski referendalne. A i w tych nowych wnioskach ten warunek ma obowiązek. Więc Duda ma proste rozwiązanie. Obniżenie wieku emerytalnego, które podwyższył charytarnie. Więc Duda ma proste rozwiązanie. Sprawdzić, że to referendum było nieprzestrzegane i ogłosić... W obronie lasów. Zaraz. I ma prostą sprawę, ogłosić tą konstytucję za nieważną. Tą konstytucję z 97. Tak. Przyjąć nawet tymczasową tą konstytucję z 37 roku i ewentualnie... 35 roku. I może, ponieważ ona jest za stara, wrzucić ją na obrady Sejmu i tam prowadzić jakieś zmiany. Ale... Bo ją można uchylić, albo zmiany prowadzić. Marszałek Sejmu tutaj dopuszcza do obrad takie tematy lub inne. Nie, no to z wnioskiem powinien, nie, z tym wnioskiem powinien Duda wystąpić. Radek Sikorski, tak. Ale z wnioskiem, przecież Duda chce uporządkować sprawę ustrojową w Polsce. No to z wnioskiem jednym wystąpi, że ten referendum, ten warunek referendalny był niespełniony, więc ta konstytucja jest nieważna.
i tymczasowo prowadzi konstytucję z 1935 roku, bo jest nieuchylona i wziął ją, bo był rady sejmowy, ewentualnie może, że ona za stara, no to prowadzi jakieś zmiany. Na razie Elek Duda ani słowem się nie zająknął na temat konstytucji. A może nie zna tego tematu. A może nie zna tego tematu. Może nie znać. Może nie znać. Jako prawnik na pewno zna. Nie, no może, może. Duda jest kandydatem partyjnym, urnowym. Zaraz, ale popatrz. Popatrz, że Duda się odcina od Kaczyńskiego. Widzisz? Kaczyński nie będzie premierem, tylko tata i babka co prowadziła. Oni go już na bok odstawiają. I ty pamiętaj, nie, jak Duda został prezydentem, tak był kraj owacje, to tam nie było podziękowań dla Kaczyńskiego. Tam wyraźnie zwrócono na to uwagę. Mnie nie chodzi o Kaczyńskiego, bo dla mnie jest to figura bardzo negatywna w polskiej polityce. No niestety. Konfliktująca naród. Moja matka go nienawidzi i to jest dla mnie powód już no, chociażby, no, przecież żeby jaka... do tej osoby czuć też jakąś negatywną emocję, bo skoro moja własna rodzona mama tak się strasznie... jego przeklina, to no coś z tym jest. No to ja ci powiem, ja mam do niego też negatywny stosunek. Straszą nas nim i cała no, ta historia z położeniem drugiego brata na Wawelu również mi się bardzo nie podoba, bo uważam, że... Nie zasłużył na Wawel. Dokładnie, Lech Kaczyński nie zasłużył nie. na pochówek. Jeżeli na on jechał na groby oficerów II RP, to ci oficerowie się w grobie przewracają, no, ponieważ jeżdżał na groby oficerów II RP. A co on zrobił sprawić o Bożego? Nic. I przykro jest... Przyklepał Kaczorowskiego. To mówić, szczególnie w środowisko żydoprawicy, czy w których uczestniczy córka zmarłego Lecha Kaczyńskiego, ale no, proszę Państwa, zdecydowanie uważamy, że nie zasłużył Lech Kaczyński na pochówek na Zamku Królewskim na Wawelu. No to prawda, na Wawelu leżą Stasi. I Stasi też tam leżą, ananasy. No nie powinni. No tak. No, jak Miłosza wzięli na schałkę, czyli na razie jesteśmy w 2015 roku w takiej sytuacji, że mamy wakat na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Nie wiem, na razie czy ten wakat jest, bo ja nie wiem co Potocki. Ja słyszałem podobno, że Potocki to zdradził. Przyjechał do Pozeckiego, wyznałem nic mu oficjalnie wręczył, że pan nie może przekazać Kaczyńskiemu prezydentowi, bo na zasadzie innej konstytucji. Ja mu wyznam, napisałem takie pismo. Tak, ale naciski na tą osobę, która by się podjęła prezydentury na uchodźstwie, będą przeogromne, bo rzuciła się Gazeta Wyborcza na Szechtera i Kurskiego, na właśnie pana Potockiego i dzisiaj przy tej nagonce medialnej jest bardzo szybko, łatwo przy tych mediach trzymanych praktycznie w jednych rękach żydoreżimu, szczególnie telewizyjnych, a nie prasa jest trzymana w rękach niemieckich, która, przypomnę, Niemcy nie mają żadnego interesu, a wręcz przeciwstawny no, Niemcy negatywnie zareagowali na Dudę. Bardzo negatywnie Niemcy. Nie, bardzo negatywnie. Wiem o tym. Również, no, również. Ale proszę, powrócić do tego Jarosława Kaczyńskiego, to jest kawał chama. Ale nie do końca, bo Duda chce tam jechać jako do pierwszego kraju, a ja, proszę Państwa, gdybym została prezydentem, to po pierwsze bym pojechała po krajach słowiańskich. Ale popatrz, jak Putin jak mu szybko złoży, widzisz? I Rosji. Do Rosji powinien jechać. Oczywiście, do Rosji, że prezydent Elek powinien jechać do Rosji. Do Putina. Do Putina. To, do prezydenta Putina. No bo powinien pójść drogą węgierską. Bo nie chcemy żadnej wojny z Rosją. Polska nie, nie chce. Nie, ma, nie ma naszej interesu tym, żeby prowadzić wojnę z Rosją. A Niemcy ze swoim Drang nach Osten to się zgodnie na wojnę ale z Ukrainy, my jesteśmy zagrożeni tak, w Ziemię Zachodnie. Ciągną na widzę. Wschód. Tak, tak teraz dlatego my powinniśmy się raczej dobre stosunki z Rosją, bo jednak Rosja była gwarantem Ziem Zachodnich. Oczywiście. I to my powinniśmy zatrzymać, żeby te Ziemie Zachodnie utrzymać. Siedząc tutaj we Wrocławiu, proszę Państwa, w 2015 roku my apelujemy do Elekta Dudy, żeby jak najszybciej
nadrobił swoją strategię w temacie odwiedzin Moskwy i udał się z wizytą oficjalną do Rosji. Daje się o tym Jarosławie Kaczyńskim. Słuchaj, no, on przyjechał do Słupska, bo on tu taką swoją na posła, ona pracowała w słupskim podziemiu, a przyjechał, on pisała, ona się nadawała tylko do roznoszenia ulotek. Ona jest w tej chwili posła, prawda? Ona, która się nadawała do roznoszenia ulotek, nie? Kto? No ta Szczepińska, która jest posłem ze Słupska, przecież ona się nadawała, ona nie potrafiła nic napisać. Czy ja pisałem, a nie ona. No ona jest posłem, a ja co? Właśnie. Tak. Ale jak, pana posłuchaj, jak Jarosław Kaczyński przyjechał do Słupska i zrobił zebranie, żeby jej wiec poparcia dla niej, ja podczas tego zebrania wyskoczyłem z tą konstytucją. A mój przyjaciel, proszę pana, nic nie trzeba, bo jest nie jest uchylona. No co pan chce robić? No to się zatka facet. Bo oficjalna formuła, bo co mi? A jak potem się skończyło i tam się grupki koło niego, ja do niego podszedłem i ona tam Szczepińska stała i jeszcze tam parę osób. No to ja znowu, no to on na mnie już tak. A jak ja wymieniłem Krzychonickę, to wrzasnął, że ten oszust co rozdawał ordery. A ja się tak patrzę na nią. A przedtem ona latała do księdza generała Witeckiego, który reprezentował, co osób reprezentował żeby Witucki reprezentował jakiegoś oszusta. Bo generał Witucki, bo te właśnie odpowiedzi tego Trybunału Konstytucyjnego przychodził, bo Sokolnicki w kraju miał swojego przedstawiciela, minister tak, stanu. Dalej, bo order Stanisława, świętego Stanisława, aha, jest nadal rozdawany, są no, na YouTubie filmy, jest strona na Facebooku, polecam zainteresować się. Ale już rozdaje? Ja wiem co robię. Proszę bardzo, kto? Rozłamowcy, bo Sokolnicki był z usłyszał rozłamowców. No mamy rozłamowcy rozumiem. Dziękujemy Państwu za uwagę. A to wszystko było na świecie. Szczęść Boże. Jest traktat pokojowy po pierwszej wojnie światowej. Rzecz polega na tym, że traktat pokojowy muszą podpisać wszystkie strony wojujące, bo trzeba po danej wojnie ustalić stan prawny, bo mogą się zmieniać granice, mogą powstawać nowe państwa, mogą się zmieniać jakieś ustroje i stan prawny po danej wojnie ma być ustabilizowany. Dokładnie, czyli musi być traktat pokojowy. Jest traktat pokojowy po pierwszej wojnie światowej. Poczekaj. Jest po pierwszej wojnie światowej i podpisali wszyscy. I przegrywający, i wygrywający. Nie? I przecież po pierwszej wojnie światowej rozmontowano Austro-Węgry. No tak, i Belgia dostała ogromne odszkodowania, prawda? Ja nie mówię, tu Europa Środkowo-Wschodnia, Polska powstała, której nie było. Nowe państwa w ogóle powstawały, no to większość ma było traktacie pokojowe, to regulacja prawna po danej wojnie światowej. I to dokonano. Natomiast po drugiej wojnie światowej nie ma traktatu pokojowego i dlaczego? I tu bardziej jest winny Zachód niż bolszewicy. No, to jest wyrywane, to jest, ale to jest zmowa milczenia ja aliantów. Dlaczego nie ma traktatu pokojowego po II wojnie światowej? Dlaczego? A wiesz dlaczego? Dlaczego właśnie? Bo Roosevelt i Churchill na tym okręcie pancerniku podpisali kartę atlantycką, a karta atlantycka samostanowienie narodów i tego się boją. Jak ma być to samostanowienie narodów, to na czym robiliśmy nie ustępujemy żadnej ziemię. Wschodnie i zachodnie powinny do nas należeć. Jakby się te wszystkie rządy zbiegły, to by dopiero awantura była. Bo Polskę by nie mogli ruszyć. I dzisiaj jest bezprawie, bo stan powojenny zdecydowały trzy państwa. To nie jest prawo międzynarodowe. Stany Zjednoczone, Anglia i Rosja. Bolszewicy, nawet nie Rosja, tylko bolszewicy. Czyli stan po II wojnie zadecydował, to jest dopiero dyktatura i... Bo my musieli kartę atlantycką ogłosili Churchill i Roosevelt.
i musieliby prowadzić w życie katartatycką. I to jest istota, że nie ma traktatu pokojowego, bo my musieliby realizować katartatycką. Niesamowite. I do kogo mamy się zwracać o... Nie, no musi temat, że katartatycka, bo traktat pokojowy nie istnieje, ponieważ na przeszkodzie stanęło samostanowienie narodu. Czyli wszystkie fora, nawet w ONZ trzeba poruszyć, żeby podpisania, negocjowania i podpisania. Nie w myśl traktatu, realizować katartatycka. Bo wiadomo, że Niemcy nie mają w tym interesu żadnego, bo będzie się to wiązało dla nich z wielkimi odszkodowaniami. Oczywiście. Dla Polski. Będą musieli wypłacić wysokości biliona dolarów amerykańskich. Dlatego nie ma ciągłości z UWP, bo byłby się nie odszkodowania Niemcy. Dokładnie. I tu Niemcy odgrywają, tak to widzę. Na drugą rzecz, a nie na PRL. Nie ma ciągłości prawnych z UWP, czyli nie mogą żadnych reparacji wojennych. To jest sprawa. Tak. No dobra. I też apelujemy do elekta Dudy, o ustosunkowanie się do tematu. No byśmy powiedzieli, że katastrofa, nie ma katastrofa. A, muszę wrócić do, co się z tym prezydenturą dzieje. Więc tam nastąpiła taka sprawa, że po 7 latach z powodu afery Berku, ze stronnictwa do Europa Plan, z powodu rozszerzenia forum i ponieważ tą aferę Bergu było poprane, że Stronnictwo Narodowe, które popierało Augusta Zaleskiego, oni się sprzymierzyli z tymi PPS-ami i utworzyli tak zwane forum polityczne. Bo teraz tak, może jeszcze powrócić. Jak przyszła wojna, to w czasie wojny Sejm nie może działać, ani Senat. I Mościcki 1 września zwołał Sejm i Senat i podjął uchwałę czy ustawę o redukcji parlamentu. 1 września 1939. Tak. I tu jest przekrętem. Bo żonie artykułu 79 ustęp 2. Przecież w stanie wojny nie mogę istnieć parlament, ale można iść w formie zredukowanej. I tą formę zredukowaną Mościcki w 1939 roku przeprowadził. Czyli zmniejszył się ilość posłów i senatorów, tak żeby mogli działać podziemnie. I już było państwo podziemne załatwione przez Mościckiego. I wtedy całe podziemie, które się w niej działało, potem to złamanie Konstytucji 1935 roku. Bo w 1938 roku odbyły się wybory. Według ordynacji wyborczej, która była ostatnio krytykowana, bo ta ordynacja wyborcza, która była uchwalona po Konstytucji 1935 roku, to umniejszyło wpływy partyjnictwa w wyborach. No, partie to dzieło szatana na ziemi, tak. Tak, więc dlatego oni nie lubią, bo proszę, tuż po wojnie... Dlatego tego prezydenta Mościckiego pomników mu nie stawiają, szkół jego imieniem nie nazywają. Zaraz, poczekaj. Ponieważ partyjnictwo bardzo jest sztucznym, złym podziałem do rozbijania narodu, tak jest. To do 1939 roku szła kasata partii politycznej. Ponieważ Stronnictwo Narodowe Ponieważ Stronnictwo Narodowe i sanacja szły w jednym kierunku. No to po co? Bo Kwiatkowski miał sojusz między tymi izniki, które prowadzili tylko państwo, co po co partie polityczne. A ponieważ wojna przyszła, to nie dało rady. Prawda, nie? I ta ordynacja wyborcza była przeciwko partiom politycznym. Jak oni wybrali w 1938 roku ten Sejm ostatni... Proszę powtórzyć jeszcze, która ordynacja... To była ordynacja wyborcza roku uchwalona po Konstytucji z 1935 roku, chyba w 1938 roku. Dziękuję, bo to jest też bardzo... Ordynacja, która była bardzo krytykowana, że ona jest coś tam niedemokratyczna, bo ona umniejszała znaczenie partii politycznej. Bardzo dziękuję za tą wiadomość. No widzisz. I teraz. I ten Sejm, który Mościcki tym aktem zmniejszy, tak żeby się oni mogli zbierać pod ziemią. To byliśmy parlament podziemny przygotowany przez Mościckiego. To, co zrobiono na Zachodzie, jak Raczkiewicz został prezydentem, to Sikorski go zmusi, żeby to rozwiązać. Sikorski go zmusi, bo tam za dużo był Piłsudczyków. Że ten Sejm przedwojenny nie reprezentuje narodu, bo tam tylko zwolennicy Piłsudskiego.
A pana zdaniem Sikorski był endekiem? Pomiędzy Sikorskim i Piłsudskim powstał konflikt gdzieś po 14 roku. Bo wtedy Piłsudski tworzył z tych bojowców i przecież na początku to się nie nazywało legiony, tylko kadrówka. Jak szył na Kielce, to nie były legiony. Tylko ponieważ tam nie było tego powstania narodowego, Piłsudski się załamał i się wycofał. Bo w Kielcach nie wyszła mu ta sprawa kompletnie. Na szczęście na terenie Austrii powstał tak zwany NKN, Naczelny Komitet Narodowy. I ten Naczelny Komitet Narodowy miał układy z władzami austriackimi. Bo przecież skąd te wszystkie organizacje bojowe powstały? Przecież oni w oparciu o Austrię to działali. W ogóle, ale to na początku. I oni utworzyli... Niemieckojęzyczny? Nie, poczekaj. I oni otworzyli miejsce legiony. I Piłsudski został komendantem pierwszej brygady. Bo była pierwsza brygada, druga brygada. A to Villa Olandra? A, natomiast szefem wojskowym w NKN-ie był Sikorski. I pomiędzy nimi powstał konflikt na jakiej zasadzie? Że ci oficerowie, którzy siedzieli w armii austriackiej i tak dalej, to byli ludzie, co byli wykształceni. A Piłsudskiego lekceważyli, bo on tylko... On uważa, że nie ma, że w boju się wojsko robi, a nie na akademiach. I pomiędzy nimi konflikt. Ten konflikt, no nawet on później może, bo jeszcze w 20 roku to oni wspólnie działali, bo bolszewicy tu nacierali, prawda, na Polskę, no to przecież Sikorski tam to od północy, od Narwi tam bronił, prawda, więc tam też dużo odniósł. Ale gdzieś po 20 roku stosunki pomiędzy Sikorskim i Piłsudskim się popsuły. I później doszło do silnych antagonizmów. Rozumiem. A proszę, wróćmy do prezydenta Rzeczypospolitej, Kości Zaleskiego. Właśnie, musimy posłuchać, co się dalej dzieje. Właśnie, co się dalej dzieje. Komu oddał sukcesję August Zalewski właśnie, urzędu prezydenta? I w związku z tym, że jak ten syn rozwiązano, Raczkiewicz z przymusu rozwiązał, to w tym miejsce powołał tak zwaną organ doradczy Radę Narodową. Ale takiego organu nie było w konstytucji. Ale organ ten doradczy, to miał być tylko doradczy prezydenta. On tymczasem próbował ingerować w uprawnienia prezydenta. Ja była taka Rada Narodowa Prezydencka. To te partyjnicy porowali taką kontraradę, radę polityczną. I ta rada polityczna, która była kontra Zalewskiemu, to weszli do tej Stronnictwa Narodowego, to się zbuntowało, bo brali pieniądze z tego wywiadu, się upaprali. I socjaliści weszli, bo też brali te pieniądze, nie? I otworzyli do Rady Prezydenckiej Radę Narodową. Kto te pieniądze dawał? Nie, to Amerykanie i Anglicy dawali na to działalność wywiadowczą. Oni tak to nie mieli, nieudolnie. Czy można określić, że te pieniądze, które Amerykanie i Brytyjczycy dawali tym Polakom, tak, tym stronnictwom, były miały mieć zastosowanie propolskie? Komu one miały służyć te działania? Uważał August Zalewski, że to do niczego nie doprowadzi, tylko do rozlewu krwi i do katowania. Ja też sprzeciwił temu, on się temu wyraźnie sprzeciwił. Tak, że on wiedział, że temu to się nic nie zadało, że to doprowadziło do masy ofiar. Tak i dlatego dlatego na uchodźstwie był sąd wobec nich robiony. I proszę zauważyć, że przelanie na darmo polskiej krwi. Dzisiaj w 2015 roku, jak bardzo się... Zarówno powstanie warszawskie, które wykrwawiło dziesiątki tysięcy młodych Polaków, jak również tą legendę podziemia tego antykomunistycznego tak zwanego, czyli żołnierzy wyklętych, niezłomnych, się wyciąga na piedestał bez... tłumaczenia narodowi polskiemu, jakie to miało konotacje. Z powstaniem warszawskim było zupełnie coś innego, bo ono by wybuchło. Władze na Uchodźstwie nie miały żadnego wpływu na to. Ale nie miał wpływu. Ja chcę, one na żywioły poszły. Do powstania jeszcze gorzej. Uważam, że przyczynił się niemiecki obóz zagłady narodu polskiego KL Warszał, w którym Niemcy 400 Polaków dziennie
Powtórzę, 400 Polaków dziennie mordowali w tych ogromnych, największych na świecie komorach gazowych i ponad 200 tysięcy Polaków ten i to do Aliczyny Ostrzak powstaje pod koniec wojny. I to tak. Do Aliczyny Ostrzak powstaje. Nie, nie. Doliczono do Ostrzak powstania. Doliczono? Tak. No nie wiem gdzie, dlatego doliczono, że bo tą sprawę jest film prowadziła na YouTube, o, bo była taka pani, patriotka, sędzia. Maria Trzcińska. Maria Trzcińska. No ja znam. No, na której pogrzebie, można na YouTube film zobaczyć, są trzy wypowiedzi świeckich osób, których tam kapłan prowadzący pogrzeb dopuścił do mikrofonu. I oni podkreślają to, że w Muzeum Powstania Warszawskiego nie wspomina się o KL Warszał. Nie no, pokazuje się tego połączenia i tej strasznej kaźni narodu polskiego, bo do dziś nie ma pomnika KL Warszał. Jeżeli chodzi o, jak również pomnika sędzi Trzcińskiej za jej dokonania. Ale powróćmy do sukcesji prezydenta. No ale zaraz, Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest jedno zdanie, że tam rządzą uczciwi i nieuczciwi. Bo ja się osobiście domagałem, dlaczego Muzeum Powstania Warszawskiego nie ma prezydenta Raszkiewicza. To był prezydent Rzeczypospolitej. To jest bardzo ważna uwaga. Dlaczego nie ma prezydenta Muzeum Powstania Warszawskiego? No, no, bo ten, który prowadzi, to są lewusy. Bo ten całok da koszty. Miejsca dla prezydenta Raczkiewicza. Tam jest Bierut, tam jest Stalin, tam jest Mikołajczyk. Ale przecież ja od razu zahaczę. A jaki był cel Powstania Warszawskiego, żeby władze z uchodźcy pokazały się w Warszawie? Jakby było zwycięstwo, to po co powstanie było robione, żeby władze legalne były w Warszawie. To był cel powstania. Oburzające. Przywrócenie, przywrócenie ciągłości RPP. Dobra, powróćmy do tego, powróćmy do Augusta Cezarskiego. Powróćmy do Augusta Cezarskiego. Tak. Więc słuchaj, nastąpiła konflikt pomiędzy tymi opozycyjnymi partiami i Augustem Cezarskim. I się zaczęły pomiędzy nimi pertraktacje. I na pertraktacje z Kanady przyjechał Kazimierz Soskowski, żeby te dwie strony godzić. I sporządzili akt zjednoczenia, to muszę w skrócie, bo masę tych organizacji poszli do przeciwnika Augusta Zaleskiego i opracowali akt zjednoczenia. I ten akt zjednoczenia firmował Soskowski, ale ten akt zjednoczenia łamał konstytucję z 1935 roku. Dlatego August Zaleski nie poszedł z nimi w układy. I teraz tak, jest pokrętna sprawa Andersa, bo August Zaleski miał prawo zmieniać następcę. On już kilka razy i z różnych powodów zmieniał następcę. Bo za Augusta Zaleskiego, zaraz wiem, że tam był generał Anders, przez krótki czas, aha, poprzednio tam był premier, który zmarł. W rządzie Augusta Zaleskiego, to znalazłem słyska, nie pamiętam, i później następcą prezydenta miał generał Anders. I w związku z tym narastającym konfliktem, aha, jeszcze muszę się cofnąć. Słuchaj, jak się skończyła wojna, no już tam przyszedł ten, już był 47 rok, to tam była taka sprawa, że Anders był PO naczelnego wodza, ale z niewoli wrócił naczelny burkomorowski. I co z tym problemem zrobić? To August Zaleski tak to mądrze zrobił, że utrzymał Andersowi tego naczelnego wodza, a Bora Komorowskiego mianował na premiera. Rozwiązał ten problem. Nie? Bo był układ pomiędzy konfliktami. Nie? Tak. Teraz Andersowi nadał rangę generała broni, nadał mu generał broni, był następcą prezydenta i naczelny wodza. I on jak był następcą prezydenta, to August Zaleski do siebie Andersa zawezwał. I on się nie krótko zapytał, czy ewentualnie jak on będzie na nie, czy wypełni, nie będzie naruszał konstytucji, a ponieważ to nie potrafi dać mu uczciwej odpowiedzi, to go odsunął. Jak go odsunął, to on na czele tego buntu stanął. I do tego buntu, przechylił sprawę buntu generał, czyli generał Anders, głównym buntownikiem tej całej sprawy. I później była sytuacja taka.
ponieważ Anner jako wojskowy był popularny, bo Bonder, Kasino i tak dalej, a Zabuł Zalewski trochę w cieniu. I powstała rozłam w władzach chłopców. I oni powołali, tam była taka sytuacja, że Soskowski przez długi czas z nim pertraktował. Chcieli Soskowskiego na siłę na prezydenta, ale Soskowski był na tyle uczciwy, że chciał zgody Augusta Zaleskiego. August Zaleski mu tej zgody nie dał, bo był chwiejny w sprawach konstytucyjnych. Bo my za nim byli za tym zjednoczeni, bo do tego super doprowadzili, że wszyscy się zgodzili na te zjednoczenie z naruszeniem konstytucji. A August Zaleski mówi zjednoczenie, ale bez naruszenia konstytucji. I tu się wszystko rozwaliło, rozumiecie? I August Zaleski dalej prezydenta, a ci go przestali uznawać jako prezydenta i w miejsce tej prezydentury powołano tak zwane Radę Trzech. Taki był trójgłowy prezydent. Tak, o tej Radzie Trzech to jest dużo mowy. A właśnie, i teraz w Radzie Trzech to był na początku. Ale Anders, jej o Augustie Zaleskim. Tak, to... ale uważaj, kto był w tej Radzie Trzech. Anders, drugi to był Tomasz Ciszewski, który szybko umarł, tam kilka razy zmian były. I trzeci to był Edward Raczyński. W tej Radzie Trzech. To był trzeci buntownik. Trzech był w tej Radzie Trzech. Nie? I to są buntownicy. Tak. I teraz tak. A po nich... Teraz ja ci zrozumiem, tam był po prostu dwie linie prezydenckie. Na tej linii drugiej, bo o Radzie Trzech to nawet dzieci się w podręcznikach uczą, ale nic się nie uczą o tej drugiej linii. A Rada Trzech jest nielegalna. No więc właśnie. Tak. Ja ci powiem na tym... Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu i... powrócimy w następnej części.